W lipcu bieżącego roku miałem okazję odwiedzić kościół w Mongolii. To było niesamowite doświadczenie dla mnie, człowieka żyjącego w kręgu kultury chrześcijańskiej. Może trudno to sobie uświadomić, ale w Mongolii jeszcze 26 lat temu nie było ani jednego katolika. Dziś, dzięki misyjnym wysiłkom kościoła, katolików jest tam 1300, kościół się rozwija. Jedna z kobiet, która niedawno dołączyła do kościoła katolickiego, w czasie rozmowy ze mną wyznała: przychodzę do kościoła katolickiego, bo z nim, z Jezusem, tak dobrze się czuję, niczego się nie boję. No właśnie, w dzisiejszej antyfonie na wejście czytamy słowa, że kiedy Pan przyjdzie, nie będzie lęku na ziemi. Warto zatrzymać się nad tą prawdą. Pan przyszedł, Pan jest z nami. Jesteśmy w Jego rękach i możemy być w 100% pewni Jego miłości i Jego troski o nas. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Ojciec Tomziński, Paulin, który niedawno świętował setne urodziny, podkreślał, że kiedy patrzy na swoje bogate życie, nie przypomina sobie sytuacji, w której ktoś wygrałby z Bogiem. A zatem nie lękajmy się, Bóg jest z nami. Co więcej, powiedzmy z głębi naszego serca: Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Tobie ufam w tym miejscu, w tym kontekście, gdzie mnie postawiłeś. I Tobie z ufnością powierzam swą drogę, bo wiem, że Ty sam będziesz działał.